Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek. Zapraszam Was na kolejny odcinek Murawa TV, a w nim opowiem o piłkarzach, którzy już niedługo mogą rozstać się z Bayernem Monachium. Zapraszam. Mowa o Arjenie Robbenie i Franku Ribberim. Prezes monachijskiego klubu Karl-Heinz Rummenigge przyznał, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy nie będzie rozmów o nowych kontraktach. Co ze skrzydłami Bayernu w przyszłym sezonie? Zastanawiają się wszyscy. Pewna jest tylko przyszłość Kingsleya Comana, który ma kontrakt ważny do czerwca 2020 roku. Nie wiadomo, co Bayern postanowi w sprawie Jamesa Rodriguez'a, czy wykupi go z Realu Madryt, czy też nie. Inaczej wygląda sprawa z 34-letnim Frankiem Ribberim oraz 33-letnim Arjenem Robbenem, którym w lecie przyszłego roku kończą się umowy. Taki stan ma się utrzymać przez najbliższe kilka miesięcy. Robben do Bayernu dołączył w 2009 roku, przechodząc z Realu Madryt, w którym nie potrafił przebić się do podstawowego składu. W Bawarii Holender stał się szybko kluczową postacią. Dla Bayernu do tej pory rozegrał 274 meczów, w których strzelił 134 gole i zaliczył 91 asyst. Ribery natomiast na Allianz Arenę przyszedł z Marsylii w 2007 roku za 25 milionów euro. Jak na razie w koszulce Bayernu wystąpił w 365 spotkaniach, w których 112 razy wpisywał się na listę strzelców, a przy 174 golach asystował. Obaj są wyjątkowo zasłużonymi graczami. Mają dla nas wielkie znaczenie, o wszystkim zadecydujemy w odpowiednim czasie, przeprowadzimy z nimi poważne rozmowy. Stanie się to wczesną wiosną, powiedział Karl-Heinz Rummenigge. Podobna sytuacja miała miejsce w poprzednim sezonie. Wówczas Ribery przedłużył kontrakt w listopadzie, a Robben na początku stycznia. W obecnym sezonie Bundesligi Holender zagrał w 11 meczach i zdobył 3 gole, a Francuz wystąpił w 8 spotkaniach. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję tym, którzy ostatnio zasubskrybowali mój kanał. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam, subskrybujcie. Zostawcie łapkę w górę, a w komentarzach napiszcie, czy lepiej już jest z dźwiękiem i kogo wy widzielibyście na skrzydłach Bayernu w miejsce Arjena Robbena i Franka Ribberiego. Dzięki za uwagę, do usłyszenia w następnym odcinku, do zobaczenia, cześć!